Misja szósta, rozdział szósty. Ruszamy. Cieszę się, że do nas dołączyłeś, Uterze. Nie tym tonem, chłopcze. Może i jesteś księciem, ale jako paladyn nadal mi podlegasz. Jak mógłbym zapomnieć? Słuchaj, Uterze. Muszę ci coś powiedzieć na temat tej zarazy. O nie. Jesteśmy za późno. Wszyscy mieszkańcy są już zarażeni. Wyglądają na zdrowych, ale to tylko kwestia czasu, nim przemienią się w nieumarłych. Co takiego? Całe miasto musi zostać oczyszczone. Jak możesz w ogóle o tym myśleć? Na pewno jest jakiś inny sposób. Do diabła, Uterze. Jako twój przyszły król rozkazuje ci oczyścić miasto. Jeszcze nie jesteś królem, chłopcze. A nawet gdybyś nim był, i tak bym cię nie usłuchał. Zatem jestem zmuszony uznać twą decyzję za akt zdrady. Zdrady? Postradałeś rozum, Artasie? Czyżby? Lordzie Uterze, na mocy prawa sukcesji i należnej mi władzy odbieram ci piastowane godności i zawieszam w służbie podległych ci paladynów. Artasie, nie możesz... Już to zrobiłem. Ci z was, których wolą jest ratować królestwo, za mną. Reszta precz z moich oczu. I tutaj już nie było odwrotu. Właśnie straszliwy błąd, książę. I tu już nie było odwrotu. Jaino? Wybacz, Artasie. Nie mogę na to patrzeć. Dobrze. Dobrze. Oczywiście. Musimy oczyścić miasto. Tak? Ojcze, wybacz mi to, co muszę zrobić. Jakie jest twoje życzenie? Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Jak najbardziej. Gotów do pracy. Mądry plan. Shift-klikuję sobie wszystkich. Żeby już ich zabijać. Wasza miłość. Jednocześnie zajmiemy się makro w bazie. Myślę, że tutaj po prostu wystarczy. Postawimy sporo towerów i tyle, nie? No już, już. Dobra, teraz was. Na dwa oddziały polecimy, będzie w miarę szybko. No. Legendarna już misja, która była zaprezentowana na Bliskonie. Nie wiem, czy wiecie, ale ta misja tutaj jest zrobiona jeden do jednego, tak jak była zaprezentowana na Bliskonie. Na Bliskonie. Z tym, że jeżeli zagracie sobie kampanię Reforge'a po prostu bez re-reforge, to ta kampania będzie wyglądała trochę inaczej. Gotów do pracy. O co chodzi? Więc tutaj ten Insane Monster zrobił nam tak, jak Blizzard obiecywał. Na honor. Oczywiście. Mądry plan. Dobra. Gotów do pracy. Jak najbardziej. Okej, okay, niektórzy tutaj nie są zatruci przez ziarno, ale nie jestem w stanie ich odróżnić, dlatego no jak to kiedyś pewien papież powiedział w trakcie krucjaty, Bóg rozpozna swoich, więc spokojnie. Kto ma trafić do nieba, ten trafi. Więcej pracy? To ja już pójdę. Jak najbardziej. O, oczywiście. Lol, mogę tu itemy kupić. Na honor. Ulepszenie. Gotowe. Jak wasza miłość. Gotowe. Mądry plan. Oczywiście. Na honor. Mądry plan. Jak najbardziej. Rozkazu. Gotowe. Oczywiście. Gotowe. Co? Na honor. Mądry, tak? Dobra, na te gotowe. Dwa oddziały idzie to w miarę szybko, muszę przyznać. Jak najbardziej. Ulepszenie. Oczywiście. Gotowe. Jakie jest twoje życzenie? Co myśmy ci zrobili? Nie chodzi gotowe. O to, co byście mi zrobili, ale co możecie mi zrobić? Gotowe. O to właśnie chodzi, co wasza możecie miłość. Mi zrobić.
Badania potrzeba więcej drewna. Gotowe. Potrzeba więcej drewna. Wasza miłość. Jak najbardziej. Aha. Marganis, tak? Marganis. Czekałem na ciebie, książę. Jestem Marganis. Jak widzisz, przejąłem władzę nad twoim ludem. Będę przemieniał twoich drogich poddanych, dom po domu, aż wreszcie płomień życia zagaśnie w tym mieście na zawsze. Zobaczymy, kto będzie pierwszy w Marganisie. Nie pozwolę się stać. Mały sprint sobie urządzimy. Prędzej tych ludzi, niż dopuszczę, by po śmierci stali się twoimi niewolnikami. No i teraz posłuchajcie tego, właśnie to co powiedział Arthas. Lepiej jest ich zabić, czy pozwolić Marganisowi na to, żeby... Gotowe. Oczywiście. No zniewolił całą ludność tego miasta. Przecież nie oszukujmy się, jeżeli Uther nie miał pomysłu na to, żeby pomóc w jakiś sposób tutaj tutaj wieśniakom, to jakby ich uratował? No nie wiem, można po prostu tutaj walczyć z nieumarłymi i próbować bronić tego miasta cały czas. Tylko po to, żeby próbować uratować tych ludzi, ale trzeba pamiętać o tym, że ci ludzie sami by się w pewnym momencie tak czy siak przemienili w zombie, mimo tego, że byliby bronieni przez tutaj przymierze ludzkie. Jak najbardziej. Więc ja chyba jednak jestem Team Arthas w tym przypadku, a nie Team Uther. Nie wiem jak reszta. Mi się wydaje, że Team Arthas. Mimo wszystko wydaje mi się, że Arthas. O kurwa. Najrozsądniej postąpisz, jeśli wrócisz do tego zidiociałego starca twego ojca, by wspólnie z nim wyczekiwać kresu waszego panowania nad tą krainą. Gotowe! Ulepszenie tak się gotowe. Stanie. Nie trzeba mi się kłaniać. Zdrajca światłości. Jakie potrzeba więcej drewna? Nic cię już nie uratuje. Blisko są. Rzeźnię tu robią. Na honor. Ulepszenie. Mądry plan. Gotowe. Tak? Tak się stanie. Przysięgnie. Atakuje nasz oddział. Masz już jakieś. Jakie jest twoje życzenie? Oczywiście. Gotowe. Rozkaz. Bo tu jakaś uciekinierzy. Jak najbardziej. Na honor. Oblega nasze miasto. Tawerki nas wybronią. Tawerki to robią. Towerki. Dlatego w kampanii lubię grać towery, nie? Bardzo. Jak najbardziej. Myślę, że czasem mają większe value niż normalne jednostki. Oczywiście. Jak najbardziej. 63-19, myślę, że bez problemu to robimy. Tu jest chłop, który nam jeszcze wszystko naprawia. Upgrade do budynków, do pancerza również są w produkcji. Więc raczej sobie tutaj poradzimy, możemy bez problemu skupić się na tym, co tu się dzieje. Tą wyleczymy biedaczkę. Nie będziemy się tutaj męczyli pod tą parszywą postacią. Za króla! Na honor! Badania się zakończone. Przysięgam. Mądry plan. Wasza miłość. Ulepszenie gotowe. Na honor. Jaki jest taki realny sposób? Nie wiem, może ktoś czytał książki i wie, ale czy w ogóle był jakiś pomysł, w jaki sposób można pomóc ludziom z tego miasta? Naturalnie, jak najbardziej. Bo to, że Uther se mówi, no może musi być jakiś inny sposób na uratowanie tych ludzi, no to sorry panie, ale powiedzieć tak każdy może. I sobie umyć rączki jak Piłat. Za króla! Jestem twoim strzelcem! Więcej pracy? Na honor. Oczywiście. Tak? Tak się stanie. Oczywiście. Na honor. Gotowe, jak gotowe. W czym mogę ci służyć? Ulepszenie, gotowe. Ulepszenie, na honor. Wasza miłość? Jak najbardziej. Oczywiście. Rozkazu. Tempo mamy chyba dobre. Wieżyczki nam tutaj pomogą się wybronić bez problemu. Dobra. Tak się stanie. Przysięgam. Tak.
Co byście, co byście mi zrobili? O to chodzi, tak jak mówię. Co możecie zrobić? Przykro mi, że to się kończy w taki sposób. Mądry plan. Wasza miłość? Jak najbardziej. Atakuje nasze oddziały! Oczywiście. Tak? Sprawiedliwości niech stanie się na rozkaz. Służę światłości. Rozkaz. Nie trzeba mi się kłaniać. Na honor. Jakie jest dobre? Sprawiedliwości niech stanie się za wasza miłość? Tak? Ej, pół miasta! Dosłownie pół miasta! Wyrżnęliśmy pół miasta, dosłownie. O Jezus Maria, spójrzcie na minimapę. Dosłownie pół miasta zniszczonego. Pół przez znaczy no, odrobinę przez Malganisa, połowa przez nas zniszczona. Okej, udało się. W miarę szybko nam poszło, muszę przyznać. W miarę szybko nam to poszło. To koniec, Marganisie. Załatwmy to między sobą. Tylko ty i ja. Odważne słowa. Na twoje nieszczęście to nie dziś nastąpi koniec. Twoja podróż dopiero się zaczyna. Zbierz swoich ludzi i udaj się na północną grań. To tam wyrównamy nasze rachunki. To tam poznasz swoje prawdziwe przeznaczenie. Malganis przypomina mi jakiegoś... jakąś postać z Dragon Ball Z. Tam, gdzie była ta elita, jak oni się nazywali. Nie pamiętam. Ci od Freezera. Dobra. No i jeszcze mamy misję bonusową. A więc rozpoczynamy, bo mieliśmy nogę, którą zebraliśmy już nie pamiętam w której misji, ale ta noga właśnie nam pozwala na zrobienie dodatkowego questa. Tylu martwych, tyle śmierci. Nie mogę uwierzyć, że Arthas był do tego zdolny. Tej części na pewno nie było w Warcraftie Reforge'u, więc to jest w pełni chyba dodane przez Insane Monstera. Jeżeli się mylę, będę wdzięczny, jeżeli ktoś mnie poprawi. Ja się nie spinam w razie czego, kiedy ktoś mi wytknie błąd, więc nie ma najmniejszego problemu. Ale myślę, że nie pamiętam czegoś takiego, żeby było podróżowanie Jainą po tym, jak oczyściliśmy Stratholm. Niezliczona ilość umarłych. Czy te ciała by mnie zaatakowały? Arthas, nawet dzieci. Cóż za szaleństwo doprowadziło do tego. Mniej więcej o coś takiego chodzi. No nie powiem. No tutaj trzeba było podjąć decyzję. Więc wydaje mi się, że chyba lepiej i tak ci chłopi, wieśniaczy, wieśniaczki i dzieci skończyli lepiej niż po prostu stać się sługusami Malganisa i cierpieć przez wieczność. Jak widzimy, strasznie mocno to wszystko płonie. Miasto jest pożerane przez ogień. Ciężkie sprawy wymagają ciężkich decyzji, więc mimo wszystko i tak myślę, że musieliśmy zrobić to, co zrobiliśmy. Biedne dzieci uratowane przez światłość są teraz sierotami. Czy to z powodu tego, którego kochałam? No i tutaj Jaina zastanawia się, czy może... by w inny sposób
porozmawiała z Arthasem, zwracała się do niego może innymi słowami, w inny sposób go potraktowała. Może wtedy by nie doszło do tego, co tu widzimy. Spokojnie, Jaina, aż takiej mocy nie masz. To była w pełni świadoma decyzja. Zbadajmy dokładnie całe miasto, bo czasem można coś znaleźć ciekawego. Da się tu przejść? Chyba nie. I tak, tam są mury, więc nieważne. Sprawy przybierają nieco dziwny obrót. Proszę bardzo. A cóż to jest za diabelstwo? Portal. No dobra, idziemy. Ale co to, ja w diablo gram? Co to jest? Co jest? Dobra, problem... czekajcie. Czary Jainy nie są dostępne w płonącym piekle. Stawanie na lawie będzie powodowało, że będziemy otrzymywali obrażenia. Dobra, sekundka. Co ja mam go autotakami zabić? Przecież to będzie całą wieczność trwało. Jest, gdybym wcześniej wiedział, że będę miał taką misję, że mam zabić... Oho, czekajcie, jakaś runa się zerskiła. Gdybym wcześniej wiedział, że będę musiał jakieś tutaj pojedynki toczyć z Diablo, nie mając przy tym żadnych czarów, to przerzuciłbym wszystkie przedmioty do ataku na Jainę. No i oberwało mi się trochę. Runa leczenia. Miałem nadzieję, że to może będzie runa z jakimś czarem. Ej, dobra, w miarę idzie. Coś mu tam zadajemy obrażeń. Dobra. Nie, nie, nie. Na pewno czegoś takiego nie było w kampanii Reforge'a po prostu. Więc myślę, że tutaj jest... Tutaj jest to unikalne. I ten boss fight na pewno na 100% pamiętałbym, że walczyłem z Diablo. O, 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 o. Sporo obrażeń zbrałem. Nie idzie tak źle w sumie. Dobra. Pierwszy etap chyba przyszliśmy, tak? Dobra, trzeba się odsunąć od Diablo. Jakieś meteoryty? Diablo is protecting itself with magic. Avoid the meteors. Ok, meteors, ok. Wow, close, close! O kurde. Do portalu, do portalu, do portalu, tak? I uciekamy stąd. Dobra. Nie, no co to za portal, który mnie nie ratuje? No kurczę. Cóż to za portal, który nie ratuje mojego życia? Miałem nadzieję, że... Przynajmniej no punkt kontrolny, dobra. Miałem nadzieję, że może przynajmniej... Otrzymamy coś w zamian. Jakieś wsparcie. Ogry, uchodzę ci kości. Atakować, on coś tam sobie teraz channeluje. Zaraz mi Diablo ma HP, fajnie. Mamy też itemy w razie czego. Dobra. Tutaj są runy w razie czego, więc je można podnosić, ale na razie nie czuję, żebym musiał. Mniej więcej jesteśmy w stanie go pokajtować w taki sposób, że nie ma na nas zasięgu. Ataku. Ale przyspieszył. No to teraz możemy sobie wziąć runę. Jak już jesteśmy blisko. A, runa szybkości. Dobra, nie będzie. O! Teraz zaznacie mojego gniewu. Wow.
Jest. 120 punktów doświadczenia, zrobiliśmy go. Teraz tylko wrócić do portalu. Jakiś gift? Co to jest? Unikalna korona pochodząca z nie z tego świata, z innego świata. Zwiększa siłę, inteligencję i zwinność bohatera o 10. Okej, okay, to było fajne. To był bardzo fajny dodatek. Widzicie, te boss fighty są ciekawe. Wydaje mi się, że to był jeden z mniej, znaczy z łatwiejszych boss fightów, jakie były do tej pory. Ale niespodzianka naprawdę była fajna. Niespodzianka była fajna. Dlatego warto te mapy eksplorować dokładnie. I też chyba ktoś mi powiedział, że ostatnio coś ominąłem. Jakieś obozowisko ogrów. Więc dlatego muszę się skupić dokładniej na eksplorowaniu map. Tu jeszcze przejdziemy, może coś znajdziemy. Nie, tu już nic nie ma. Tylko posterunki, które bronią pozostałości miasta. Rozmowa, tak. Widzę tutaj ze świadkami tego wszystkiego, co się wydarzyło. Co? Ciała wyrzucone na statek? Dlaczego nie zakopują ich w ziemi? No nic, ta historia nie zostanie zapomniana. Główne zadanie wykonane: ruiny Stratholm. Lord Uther? Och, Jaino. Czułem, że właśnie tu cię znajdę. Gdzie jest Arthas? Dokąd zabrał flotę? Przyszedł tu, nim wypłynął. Błagałam, żeby został. Ostrzegałam, że to może być zasadzka. Dokąd? Na północną grań. Podążył śladem Malganisa. Cóż za głupiec. Król Terenas musi się o tym dowiedzieć. Nie obwiniaj się, Jaino. Nie miałaś nic wspólnego z tą rzezią. Mediv? Mediv. Martwi na północy wciąż jeszcze pozostają martwi. Ale nie daj się zwieść. Twój młody książę znajdzie tam tylko śmierć. To ty. Arthas robi jedynie to, co uważa za słuszne. To chwalebne, ale namiętności przywiodą go do zguby. Teraz wszystko zależy od ciebie, młoda czarodziejko. Musisz poprowadzić swój lud na zachód, do starożytnej krainy zwanej Kalimdorem. Tylko tam zdołasz pokonać cień i ocalić świat przed płomieniem. Czyli będziemy mieli jeszcze jakieś misje z Jainą, czyli ta korona może się przydać. Plus 10 do wszystkich statystyk. Tak wnioskuję przynajmniej. Okej. Okay. I to chyba wszystko. No, ciekawa misja jak zawsze. Bardzo fajna niespodzianka z tym Diablo. Robią z nas ludobójców. Aczkolwiek uważam, że nie mieliśmy tak naprawdę innego wyboru, bo ludzie w tym mieście Stratholm i tak by zginęli, a tak przynajmniej ocaliliśmy garstkę tego społeczeństwa. Ja mimo wszystko jestem po stronie Arthasa. To był rozdział 6. No i do zobaczenia w kontynuacji kampanii Reforge. Jeżeli sami chcecie zagrać, pamiętajcie, wszystkie linki macie pod opisem filmu. Do zobaczenia.